nie pozostało nam tak naprawdę nic innego, jak po prostu let's get this party started i zacznijmy odcinek po staremu, numer 200. Jakby nic się nie zmienia, jedziemy po staremu. Stop. No. Poczekaj. Nie, to nie może tak być. To nie może tak być. Ja nie mogę tak. Bo tak ja tak dłużej nie wytrzymam. Wyłącz to, Grażyna! Tak nie może być. Nie mogę tak. Wiesz co? To puść coś lepszego. O, nie wiem, zaraz poczekaj. Znajdę na kasiecie. Więc witamy was serdecznie w odcinku numer 200, odcinek jubileuszowy, odcinek specjalny, odcinek inny niż wszystkie i odcinek, w którym pewne rzeczy w końcu się zmieniają. Ja jestem Paweł Orzech, ze mną jest dzisiaj wyjątkowo Wojtek. Tak, to ja, witam serdecznie. No i to... Totalnie wyjątkowo. Tak jest, totalnie wyjątkowo i to co słyszeliście, wyobraźcie sobie, że to nie jest ze stoku. I wyobraźcie sobie, że to nie zrobiłem ja ani Wojtek. Nie, absolutnie. Ponieważ my jesteśmy absolutnie dwiema lewymi rękoma, a właściwie czterema. I literatami muzycznymi, Wojtek. To jest piękne słowo i chciałbym, żeby się zapisało w annałach Jesus Podcastu. Zdecydowanie. To jest intro, które powstało już, znaczy powstało niedawno ostatecznie, znaczy dokręciliśmy je i powstało właściwie kilka dni temu, więc mieliśmy szczęście, że w ogóle wszystkie puzelki się złożyły dokładnie tak, jak chcieliśmy, czyli na 200 odcinek mamy nowe intro. Ale to się zaczęło jeszcze w wakacje prawie. Aż tak wcześniej? Nie. Mi się wydaje, że było... Wrzesień październik. To się zaczęło wrzesień październik tak naprawdę. Tak, dokładnie. I wtedy trzeba tą historię opowiedzieć, bo uważam, że ona jest bardzo dobrym temacikiem jak na Jesus Podcast. Więc powiedz, jak to się zaczęło, Orzeszku? To może zanim powiem, jak to się zaczęło, jak ktoś będzie chciał sobie posłuchać tego jeszcze raz, to oprócz cofania będzie mógł znaleźć to na SoundCloudzie i jak już się pojawi na SoundCloudzie, to będzie link. Natomiast jak to się zaczęło? Otóż Back at the days. Grubo ja i Wojtek pochłonęliśmy tak naprawdę cały Reply All. Ja byłem pierwszy, jakby co? Tak, to, Jezus. Wojtek, ale ja pochłonąłem cały Macintosh FM. Co też swoją drogą dokładnie ta sama osoba zrobiła tam intro. No, w każdym razie. Spoiler alert! Więc przesłuchaliśmy cały Reply All i to, jak piękne mają intro, jak piękna muzyka jest w odcinkach, stwierdziliśmy, że jakby to jest coś. Następnie znalazłem autora na SoundCloudzie, przesłuchałem bardzo dużo utworów i jest taki, Wojtek, odcinek Reply All, który nazywa się Shine on your Crazy Goldman, nie wiem, czy kojarzysz. To jest odcinek, w którym opowiadają na temat mikrodawkowania LSD. Mhm.
I tam jest bardzo, ale to bardzo ładna muzyka. I tą muzykę znalazłem oczywiście i bardzo, bardzo często jej słuchałem. I stwierdziliśmy w pewnym momencie razem z Wojtkiem, fajnie by było, żeby taki koleś zrobił nam intro, no nie? W sensie to by było coś. Tak. Powiedzieliśmy to, napisaliśmy to do siebie i tak jakby temat trochę umarł, powiedzmy. No bo trudno, wiesz, to jest takie życzeniowe myślenie, a dobra, może nam zrobiłby ktoś, wiesz. Zresztą przypomnę, że gdzieś w jakichś pierwszych odcinkach jest z podcastu, jak tylko wrzuciliśmy to pierwsze intro z gitarką, to bardzo jasno sugerowaliśmy, że to intro jest raczej takie przejściowe, że... I że bardzo chętnie jakby wejdziemy, zrobimy coś takiego, żeby było... I bardzo chętnie w ogóle zapraszamy kogoś, kto mógłby zrobić to dla nas i w ogóle super, jak trzeba, to damy pieniądz, ale nikt się nie zgłosił. No i ja po prostu wrzuciłem ten kawałek, podlinkowałem ten kawałek w ogóle Westwood, w tej wersji Dreamy. Wrzuciłem go na Twittera i napisałem, że to chyba już można powiedzieć, jakby o kogo chodzi. Czy no nie, już można, bo powiedziałeś, kto, że autorem nie, jest. Nie, powiedziałem, no, ale jeszcze nie powiedziałem. No dobra, to na razie, a to dobra, już powiedzmy. No powiedzmy. I Breakmaster Cylinder odpisał mi parę dni później na tego tweeta, w którym go jakby wspomniałem, napisałem, że to jest coś rewelacyjnego, napisał mi thanks. I wykorzystałem ten moment, w którym wiedziałem, że siedzi na Twitterze i napisałem do niego DM-kę i napisałem, hej, a tak właściwie to czy jest szansa, że zrobiłbyś nam intro? I powiedział, że taka szansa jest, nie ma teraz na to czasu, że to może się wydarzyć w grudniu, w styczniu. Porozmawialiśmy na temat cen, porozmawialiśmy na temat ewentualnie jak ta współpraca wyglądała. I powiedziałem, okej. I temat znowu trochę umarł. To był wrzesień, październik. I pod koniec grudnia, tak właściwie w okolicach moich urodzin, Breakmaster się odezwał i powiedział, że no słuchajcie, to ja jestem gotowy. Jestem wolny, już zrobiłem co miałem zrobić, jestem wolny, to co robimy? I wtedy jakby uświadomiliśmy sobie z Wojtkiem, że jakby to się dzieje, to się chyba wydarzy. Więc przechodząc jakby już od tego, czego tak jakby rozmawialiśmy z nim wirtualnie, powiedzmy, ale że coś byśmy może razem zrobili, przeszliśmy do tego etapu, w którym stwierdziliśmy, okej, robimy. Wysłaliśmy do Breakmaster Cylindera brief, w którym porozmawialiśmy na temat tego, jaka muzyka nam się podoba. I oczywiście ta piosenka, która jest podlinkowana w opisie odcinka, ten Westwood i intro Reply All, to były piosenki, które nam się bardzo podobały. Ale bardzo ciekawe jest to właśnie, bo w ogóle ten nasz brief uważam, że był ciekawy, bo my żeśmy taki proces myślowy trochę przeszli wspólnie, że rozmawialiśmy o tym dużo, jakby co nam się podoba, tak, jakie klimaty lubimy i ostatecznie wyszło na to, że chcielibyśmy trochę starego pomieszać z nowym, nie? Że jakby podobają nam się lata 80. muzycznie, lata 90. Ale też takie rzeczy nowoczesne, takie bardziej ambientowe, czy takie... Na początku on powiedział, że ma tak naprawdę dwa sposoby pracy, w sensie przy tym projekcie akurat. I jeden to jest taki, jak zwykle pracuję, to znaczy, okej, wiem, co wam się podoba, to ja teraz będę wymyślał jakąś cool song. A drugi to była rzecz, której nigdy wcześniej, jak napisał, nam nie robił, czyli a może byśmy zrobili coś takiego szalonego. I teraz to coś takiego szalonego polega na tym, że wymyśliliśmy razem wspólnie z Breakmasterem melodię. Jedną melodię. Tak, on przysłał nam chyba 4 propozycje melodii samej, która... No i wybraliśmy sobie jedną, która najbardziej nam siadła, nie? I założenie jest takie, tak jak słyszeliście, ta melodia w naszym nowym intro się zmienia. Jeśli ktoś się obawia, że będzie przed każdym odcinkiem miał 2 minuty do słuchania, to też do tego zaraz dojdziemy. Natomiast zrobiliśmy tak, że tak jak technologia zmienia się przez lata... Trochę od naszych urodzin tak się zmieniała. To jak nasz podcast się zmieniał przez lata i mówiliśmy wcześniej o innych rzeczach, teraz o bardziej nowoczesnych, jak ta technologia idzie do przodu, tak melodia, którą stworzyliśmy razem z Breakmasterem, też ewoluuje przez lata. Tak. Więc zaczynamy w latach 80. Bardzo to jak słychać. Jak to, ja bym powiedział, porno kawałkiem z VHS-u.
przychodzimy przez lata 90. i bardzo dobre rapsy, hip-hop. Oczywiście. Witamy rok 2000 Blinkiem 182 i takim rokiem bardzo... No, punkowym wręcz troszeczkę. Punkowym rokiem. I 2010 witamy serdecznie Wapour Wave'em, czyli czymś takim bardzo ambientowo-dreamerskim. I takim pokręconym. No zresztą słyszeliście, jak to brzmi. Tak. I jakby to przejście między epokami było bardzo ciekawe, że w ogóle wpadliśmy na ten pomysł, że tak jak wszystko się zmienia, to i my też się zmieniamy i chcieliśmy w jakiś sposób to pokazać przez intro. I to oczywiście Breakmaster Cylinder powiedział, okej, to może zróbmy tak, że przejdziemy przez różne epoki z jedną melodią, która będzie po prostu w różnych stylach pokazana. Mówimy, kurczę, no spróbujmy, nie? Jakby, no bo bardzo trudno nam się tak naprawdę... Znaczy właśnie, z nim się pracowało bardzo łatwo, ale było to trudne na samym początku, bo do końca nie wiedzieliśmy, jak pracuje się z artystą. Że to jest ciekawe, jakby... Czy na ile możemy narzucić mu jakieś rzeczy, czy wiesz, tak jak Mozartowi próbowali, wiesz, tam mówili, że wiesz co, nie podoba mi się ten utwór, usunąłbym trochę nut, nie? On pytał, które? Wiesz, jakby to jest bardzo trudna relacja, ale okazało się, że tak naprawdę i Breakmaster Cylinder jest bardzo otwartym gościem i mówi, słuchajcie, jeżeli wam coś się nie podoba, no to po prostu napiszcie, naprawdę będziemy dłubać tak, dalej. I było tak, że była jedna rzecz, która nam na przykład, w sensie akurat to była rzecz, która mi totalnie nie pasowała. No jasne. I ona jest, okej, właściwie to brzmi dobrze albo nawet lepiej bez, więc jakby dobrze, że powiedzieliście, że coś wam nie odpowiada. Dokładnie, no i... Więc... No i powstało, no i właściwie, kurde, od 200 mamy cholera intro, które zrobił Breakmaster Cylinder. No po prostu samo to, jak długo musieliśmy trzymać to w sobie i jak długo ta praca też trwała jednak trochę czasu. Tak naprawdę czasu. Ostatnie 2 tygodnie mieliśmy intro praktycznie gotowe pod ręką i no nie było jeszcze co prawda opłacone, tak. Ale mieliśmy gotowe intro pod ręką i no po prostu... Nawet pojawiły się takie... Wojtek, a może byśmy chociaż 2 dźwięki z tego wypuścili? Ja mówię nie. Żeby był... Ale ostatecznie 2 dźwięki z tego zostały wypuszczone w wideo, które zrobił Wojtek, takie glitchy. I teraz może, żeby też była informacja, czy będziemy mieli 2-minutowe Wojtek intro przed nie, każdym nie odcinkiem? Będziemy mieli absolutnie. Stwierdziliśmy, że skoro jakby mamy taki bardzo dość ostry podział między tymi epokami, a intro też nie powinno być za długie, to stwierdziliśmy, że po prostu od dzisiaj puściliśmy całe, jak najbardziej, a natomiast każdy następny odcinek będzie miał około 30 sekund, po prostu jedną epokę przed sobą. Jeszcze nie wiem, czy będziemy je dopasowywać do tematów, które w tym odcinku padną, bo wiecie jak to jest, czasem tematy to pojawiają się trudne. Podczas nagrywania, ale... Tak, a na koniec chyba chcielibyśmy A na koniec to... będziemy dawać całość, bo jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać całości naszego intro jako to outro, to po prostu sobie wyłączy, natomiast uważam, że jest tak dobre, że warto go posłuchać po prostu. Ja się zdecydowanie zgadzam. To już były takie momenty. Przez chwilę przy procesie tworzenia było tak, że ja zastanawiałem się, kurde, czy to jest rzecz, która mnie na przykład jakoś dobrze nastraja, albo czy chce mi się tego słuchać. Po czym 2 dni później, kiedy dostaliśmy kolejną wersję, ja mówię, Wojtek, zapętlam to cały dzień. Jak to się dzieje? No więc, więc mamy superanckie intro od Breakmaster Cylindera. 200 odcinek to taki dość wyraźny moment w naszej karierze i to, że taki gol podcastowy, jeden z wielu, co prawda? Tak. Ale gol jeden z podcastowy już jest zrobiony, co jest dla mnie dość dużą rzeczą. I dlatego też przygotowywaliśmy się na ten odcinek i dlatego robiliśmy taki troszeczkę większy hype, bo stwierdziliśmy, że to jest odcinek, który jest dla nas po prostu ważny. Tak. Ważny tak bardzo mocno. Bo on oprócz tego, że jest odcinkiem, w którym to, że teraz mamy Breakmaster Cylinder jako intro i o tym opowiadamy, to, że będziemy mieli dla was niespodzianki jeszcze w dalszej części naszego odcinka, to jest też moment, w którym tak naprawdę prawie sygnujemy 4 lata trwania podcastu, co jest myślę, że sporym osiągnięciem, jeśli chodzi o podcasty w Polsce. Na świecie może mniej, chociaż też troszeczkę.
Ale w ogóle twórczość jakąkolwiek internetową, tak, mam wrażenie, wiesz? Cztery lata tak naprawdę podcast, który się zmieniał troszeczkę, ale nadal jakby jest, podstawa jest ta sama, tak? Godzinna, około godzinna rozmowa na temat technologii i tego, co się dzieje w świecie przez dwóch śmieszków. Więc tak. Tutaj się nic nie zmienia. Ale ja jestem bardzo mocno szczęśliwy, zadowolony i tak jak napisałem też na Facebooku parę dni temu, no, to jest trochę taka rzecz, która czuję, że jest, nie jest do końca moja, bo jest nasza, ale chodzi o to, że to jest coś takiego, powiedzmy, w miarę namacalnego, co zrobiłem w życiu internetowym. No ja mam to samo. Bo w życiu prywatnym udało mi się na przykład tam nie umrzeć przez ćwierć wieczu. Brawo. To też jest jakiś sukces, ale przecież ostatnio sporty ekstremalne, więc wiesz, to może się skończyć. Tak. No ja bardzo lubię sporty ekstremalne, więc jestem, Wojtek, mega, mega zadowolony i szczęśliwy i mi się bardzo mega podoba to tak naprawdę, co się pojawia. Jeśli jakby bardzo chętnie poznamy też waszą opinię, natomiast bardzo chętnie ją poznamy, ale nie zmienimy tego intro. Nie, absolutnie. Znaczy to intro zostaje, nie ma absolutnie zmiany i myślę, że... I dlatego też w ogóle pojawił się, jeśli ktoś teraz chce połączyć kropki, zabawić się w wódkę. A właśnie, no też chciałem to o tym powiedzieć. To może popatrzeć na to, co się pojawiało i gdzie być może to intro było widoczne przez chwilę. Aha. Być może któryś dźwięk. Aha. Być może jakiś komunikat, na przykład it's been too long. Może, a może na przykład gdzieś w tle widać było właściwie całe intro w formie wizualnej. I trzeba było sobie tylko wziąć i trzeba poskładać. Trzeba tylko wyobrazić. Albo na przykład dzisiaj sami słuchaliśmy naszego artysty, który na Spotify też ma. Cały dzień. Właśnie, też ma na Spotify'u swoje utwory. No tak, chcieliśmy się pobawić trochę w takie zostawianie śladów i kto tam się złapał, to złapał, kto nie, to nie szkodzi. Natomiast dla nas to też była fajna zabawa, że mogliśmy troszeczkę teasować, ale staraliśmy się bardzo, bardzo dbać o to, żeby jednak nie wyciekło za dużo, bo gdybyśmy puścili jakikolwiek dźwięk poza tym, który ja wrzuciłem w tym takim glitchowym wideo, które wrzuciliśmy, gdzie właściwie było słychać stukanie w klawiaturę, co robisz, Orzeszku, często, więc to nawet nie dało się tego, wiesz. To intro jest w ogóle bardzo bliskie naszemu sercu. Totalnie. No i właśnie, wiesz, jakby... No... Wolny internet, bo byliśmy w play. Ja nadal jestem, pozdrawiam. Klikanie w klawiaturę, bo klikam w klawiaturę. Ale tak, no rzeczywiście jest chyba najbardziej nasze, jakie mogłoby być, więc jest tak samo nasze jak podcast, no i te wszystkie puzelki nam się składają. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to dobrze i Breakmaster Cylinder, bardzo dziękujemy, bo to jest po prostu mega się fajnie z tobą współpracowało. Jest jeszcze w związku w ogóle z całym intrem, jest śmieszna historia dotycząca tego, jak my żeśmy mu zapłacili. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Bo to jest, nie jest tak, że Breakmaster cyknął nam za friko. Niestety. To tak nie działa. Trzeba było posypać pieniądz. Natomiast w ogóle sytuacja była taka, że my napisaliśmy, ja napisałem do niego chyba w zeszły wtorek. Mhm. Kiedy wszystko już było gotowe. Tak. I on już nam też nawet wszystko wysłał w ogóle. Wszystko było wysłane, dostaliśmy ładnie wszystkie pliki i tak dalej. I jakby, jak możemy teraz zapłacić ci pieniądze? Panie Breakmaster, bo my chcemy dać panie pieniądz, cylinder. Ale nie mamy jak właściwie. To... I akurat w tym momencie odpisał nam od razu, wysyłając nam umowę, wysyłając nam fakturę i całą resztę. I napisał, no to słuchajcie, to możecie mi zapłacić w taki sposób. No i na przykład możecie albo PayPalem, jakby domyślaliśmy się, tylko że zależało mu na tym, żeby PayPal nie zabrał jakby za dużo procentów, żeby faktycznie u niego netto została ta kwota, na którą się umówiliśmy, co wcale nie było takie oczywiste, bo tam te procenty, które PayPal pobiera, są dość, nie wiem, czy są równe, czy nie, ale jakby zabawa w to, żeby dojść, czy na ile faktycznie musielibyśmy przelać mu przez PayPala, żeby wyszło tyle, ile on chciał. Zobaczy, no to właśnie zobaczy send money fee. Natomiast drugą metodą było bitcoiny. W sensie cryptocurrency, więc mówimy, ej, w sumie
możemy tak zrobić. Więc rzeczywiście ja przywróciłem swoje konto na Coinbase'ie. Wiem, że wszyscy, którzy się znają na krypto, hejtują Coinbase'a, bo Coinbase ma bardzo wysokie swoje właśnie te marże i tak dalej. Natomiast no, on też podał nam Coinbase'a, że on tam przyjmuje kasę, nie? Więc mówimy, okej, okay, no to tak się umówmy. Więc dla mnie to była przygoda, bo ja mówię, okej, okay, nigdy jeszcze nie kupowałem przede wszystkim krypto za tyle pieniędzy. To zacznijmy od tego. Po drugie, nigdy nie wysyłałem w ogóle kryptowaluty komukolwiek innemu, bo wiesz, jeżeli rzeczywiście zdarzyło mi się kupić, no to miałem i sprzedałem po prostu jak było wysoko, nie? I zarobiłem wtedy, przypomnę, i wszyscy to już pewnie wiedzą, 150 zł na czysto. A pewnie jakbym potrzymał dłużej, to by było dużo więcej, ale to nieważne. W każdym razie, no była to dla mnie jednak jakaś przygoda. Więc pierwsze, co zrobiłem, musieliśmy jeszcze zrobić taki myk dziwny, bo Coinbase jakby możesz kupić krypto na Coinbase, jak jesteś w Europie, tylko za euro, a nie za dolary. Więc najpierw musiałem przeliczyć sobie, dobra, tyle dolarów, ile on chce, to będzie tyle Ethereum, bo umówiliśmy się akurat na Ethereum. Więc mówię, dobra, to będzie tyle Ethereum. Teraz sprawdzam, ile to będzie w euro. Więc przelałem sobie bezpośrednio na Revoluta jakąś tam kwotę w złotówkach, żeby przerzucić ją na euro i żeby z kartą Revoluta zapłacić w Coinbase, żeby nie zapłacić za dużo za przewalutowanie. Przelałem sobie na Revoluta tą kasę, włączyłem Coinbase'a, chcę kupić Ethereum, okazuje się, że karta Revoluta z Coinbase'em nie lubi się, więc mi nie przyjął tej transakcji. Co mnie rozsierdziło, bo teraz mam zablokowane kupę kasy na tym Revolucie niestety. No i musiałem skorzystać po prostu ze zwykłej karty bankowej. Zrobiłem to, okazało się, że jakby kwota wcale nie była dużo wyższa, że jakby to przewalutowanie na euro nie było bardzo dużo droższe niż w przypadku Revoluta, więc mówię, dobra, przynajmniej tyle. I rzeczywiście kupiłem to Ethereum, wysłałem, oczywiście wysyłając nie wziąłem pod uwagę w ogóle tego, że Coinbase bierze sobie jakiś tam procent od samej transakcji i okazało się, że ostatecznie wysłaliśmy mu o 2 dolary za mało, nie? Więc mówię, kurde, po prostu tyle zabawy z tym kryptowalutami i jeszcze za mało mu wysłaliśmy, więc piszę do niego, że mi przykro, że mi głupio, że jestem taki noob w ogóle w tym kupowaniu i sprzedawaniu i przesyłaniu, więc niech mi poda ten adres PayPala, żeby mu wysłać 2 dolary. On powiedział, dobra, nie ma problemu, panie kolego, 2 dolary, to jest, nie jest żaden problem. I w ogóle się tym nie przejmuj. Także w ogóle zachował się spoko, chociaż byłem gotowy absolutnie, wiesz, dopłacić te 2 dolary, bo to też nie o to chodzi, po prostu nie lubię być winien kasy, no bo to głupio. Tak, no nie? I teraz Wojtek, powiedz sobie, jak się czujesz, wisząc komuś w Stanach Zjednoczonych 2 dolary? Ja myślę, że jak on po prostu przyjedzie do Polski, to ja się do niego odezwę i powiem, ziomuś, idziemy na kawę. Słuchaj, masz tutaj 6 zł. I tu masz swoje 6 zł i to jest właśnie to, co czekało na ciebie, aż przyjedziesz do Polski. Natomiast tak, to była super. Słuchaj, kupiliśmy historia za te 2 dolary złotówki i trzymaliśmy tak długo, że teraz właściwie możesz sobie wziąć te 50 centów. Dokładnie. No w każdym razie tak wyglądała historia w ogóle zamawiania i intro i tej całej. Natomiast rzeczywiście, no, koleś jest niesamowity, jest mega otwarty i samo to, że żeśmy w ogóle zbili mocno budżet tak naprawdę, bo wcześniej umawialiśmy się na inną kwotę, później stwierdziliśmy, że no... Generalnie zeszliśmy 10 razy. No i co, jeszcze raz? 10 razy więcej było na początku budżetu. A no tak. Faktycznie, to żeśmy trochę tam ścieli, ale powiedział, że spoko, a poza tym fajne jest to, że po pierwsze napisał nam w jednym z maili na końcu, że dziękuję nam, że mógł trochę przyświrować przy tym intro, bo on rzeczywiście proponował dość takie niestandardowe rzeczy, które oczywiście w tym intro zostały. To jedna rzecz, a druga rzecz, bardzo to było miłe dla nas, że faktycznie powiedział,
że mu się naprawdę podoba to, co zrobił i sam i chce to zamieścić lepiej, na swoim lepiej, SoundCloudzie. Bo to było tak, że jeśli się zgodzicie, to chciałbym wrzucić teraz ten SoundCloud, scratch that i tak to wrzucę, bo mi się podoba. No dokładnie. Dokładnie tak było. Więc to jest fajne, bo jakby jeżeli artysta jest dumny ze swojego dzieła i czuje, że nie zrobił syfu, bo ja totalnie rozumiem, jak czasem wygląda praca artysty z klientem, no bo właściwie byliśmy dla niego klientem. Bywa tak, że po prostu ostatecznie wychodzi straszna kupa. No, sorry, bo klient mówi, że nie, to za głośno, to za cicho, tutaj podkręcić, tu coś tam, mam mnóstwo poprawek i nie daje tej, wiesz, wolności artyście, co uważam, że jest błędem, bo to artysta wie, jak to powinno brzmieć, to artysta wie, co jest spoko, a co nie jest spoko. Jeżeli trzyma się, wiesz, tych rzeczy, które były napisane w briefie, no to wszystko powinno być okej, nie? I oczywiście są możliwe jakieś drobne poprawki i tak dalej, natomiast no, jeżeli mówimy o głównym założeniu, no to jednak nie powinno się za bardzo przekręcać tej wizji po prostu, wiesz, o 180 stopni, tak żeby ostatecznie wyszedł syf, nie? I myślę, że z nami mu się dobrze pracowało i też dlatego to jest po prostu fajne. Więc ja jestem na maksa dumny i w ogóle cieszę się, że w ogóle to się udało i po prostu jaram się na maksa i mam nadzieję, że wy, słuchacze, też się jaracie, że mamy nowe intro, możecie sobie je nucić. I w ogóle muszę powiedzieć, że tak jak mówiłeś, że słuchałeś go w kółko, ono naprawdę wchodzi do głowy, więc ta melodyjka będzie wam chodzić, kurde, po głowie i macie teraz za swoje. Tak, więc jak, bo teraz w momencie, w którym nagrywamy ten, umówiliśmy się, że jeszcze nie wypuści naszego internetowego klauda, tylko tak naprawdę po nagraniu, tak. Ale ja potem po nagraniu postaram się wrzucić w opis odcinka ten link, więc będzie można sobie słuchać. Yes. Ale? To nie koniec niespodzianek. To prawda. Ponieważ niespodzianki są dzisiaj jeszcze, no jest ich kilka. To jest trochę tak, że 200 odcinków, które mamy już za sobą, jak to skończymy ten nagrywać, no to będziemy mieli wszystkie za sobą. Tak naprawdę to ich w ogóle by nie było, gdyby nie nasi słuchacze, bo my mogliśmy sobie tutaj, wiesz, spotykać się i gadać ze sobą, natomiast gdybyśmy widzieli, że słucha tego, wiesz, mama, babcia i ciocia, no to nie wiem, czy byśmy wytrzymali aż tak długo. No jednak... Pewno byłaby motywacja trochę mniejsza. Zdecydowanie. I samo to, że w ogóle wytrzymać tyle czasu, tydzień w tydzień, bez żadnej przerwy, niezależnie od tego, czy byliśmy chorzy, źli, na urlopach, kurne w Tajlandii, to jednak odcinek powstawał, no to dorzucając do tego to, że gdyby nikt tego nie słuchał, to po prostu naprawdę nie chciałoby nam się tego robić, a chciało nam się, jak widzicie. I to wszystko dzięki wam, no bo taka jest prawda, więc stwierdziliśmy, że bardzo byśmy chcieli na ten 200 odcinek zrobić coś dla was, oprócz tego, że nagrywamy go po prostu tak jak zwykle, oprócz tego, że mamy super intro, no to chcielibyśmy jednak dać wam coś tak. Od siebie. Więc od nas, słuchajcie, dziękujemy wam. Dziękujemy, brawo, jesteście super. Nie, a tak naprawdę mamy dla was troszeczkę rzeczy, którymi chcielibyśmy się podzielić. Ja może przeczytam, bo to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo ważna jest lista sponsorów dzisiejszych konkursów odcinka 200 WP. Otóż sponsorami dzisiejszego odcinka 200 są... WP, Wojtek, tak. A nie 200 WP. Sponsorami 200 dzisiejszego WP. Odcinka są Asus, bardzo dziękujemy, PlayStation Polska, bardzo dziękujemy, Po cudzemu, bardzo dziękujemy, oraz Zimowy Narodowy, bardzo dziękujemy. I ciekawe, czy ktoś się domyśla, jakie nagrody będzie można dostać w tym momencie. No niestety nie będzie w PlayStation. Ogóle, żeby była też jasność, bo to też potem powiemy, ale Jesus Podcast też jest sponsorem nagród dzisiejszego tak, odcinka. Tak, oczywiście. Natomiast zostawiamy je na końcu, no bo wiadomo, że to, wiesz, no, tak, to nie jest coś, tak, co... Co jest najważniejsze. Nie możemy być najważniejsi przez wszystkie odcinki, nie? Moja propozycja, Wojtek, jest taka, żebyśmy zrobili tak, że zrobimy dwa konkursy, w tym momencie powiemy. No. Potem sobie przejdziemy jeszcze przez tematy jakieś, które się nam pojawiły. Aha.
I potem mamy kolejne konkursy na koniec. Dobrze, tak zróbmy, żeby nie kumulować wszystkiego w jednym, więc tak. Po prostu zacznijmy od... I będzie też taka motywacja, tak. żeby nie trzeba było odpuszczać odcinka. I ja mam w ogóle temat, który jest dość... ja widziałem prośby o to. Dobrze, o dobrze, temat, bardzo dobrze. Więc myślę, że będą ludzie zadowoleni. To może typ jeden, a ja jeden. Dobrze, tak, ja bym zaczął po prostu alfabetycznie będziemy jechać, bo żeby tak. nie było, że tutaj kogoś faworyzujemy, bo wszyscy tak. dołożyli się do naszych konkursów naprawdę w równym stopniu i bardzo się cieszymy, że w ogóle w tak krótkim czasie, bo trzeba przyznać, że my żeśmy się odezwali do naszych przyjaciół z tych wszystkich... od tych wszystkich klientów dość późno, więc bardzo dziękujemy za szybką odpowiedź i za to, że to w ogóle się udało. Pierwszy idzie Asus i jako, że przy okazji tych konkursów bardzo by nam zależało, żebyście wy jako słuchacze, nawet jeżeli nie bierzecie udziału w żadnym z konkursów, to żebyście zrobili trochę szumu w internecie z hashtagiem właśnie 200 wypy. Bo to jest tak, że my tutaj sobie gadamy, później widzimy jakieś tam statystyki tych naszych odcinków. Często oczywiście rozmawiamy swoją sobie... Swoją drogą, te statystyki tych odcinków, Wojtek, nie wiem, czy wiesz, ale... No trochę poszybowały, tak. Poszybowały. Troszeczkę poszybowały, rzeczywiście. Mniej więcej, jak kiedyś mówiłem, że mamy no około 10 tysięcy, to teraz mamy dwa razy tyle. No, mamy prawie 20 tysięcy średnio na odcinek w ostatnich 3 miesiącach, co jest w ogóle trochę kosmosem, ale jakby widać, że jeszcze ten sufit się troszeczkę podniósł, bo mieliśmy takie poczucie, że jednak już sufit osiągnięty, a tu się okazuje, że nie do końca, więc witamy oczywiście wszystkich, którzy są nowi, jeszcze nas nie znają, może słuchacie 200 jako pierwszego, tak, to w ogóle szał. Jeśli jesteście nowi, to po lewej stronie są koszulki, tak. Po prawej stronie można sobie usiąść, a tam w tym okienku, tam gdzie siedzi ta pani taka, co ona teraz przerwę ma, to tam podcast. Dokładnie, daje. I można iść i po prostu wziąć za darmo wszystko. Natomiast wracając do naszych konkursów, to właśnie chcielibyśmy, żebyście zrobili trochę szumu z hashtagiem 200 wypy. Czy to będzie na Twitterze, czy na Instagramie, czy może na fejsie, chociaż tam Wojtek, się trudno szuka w ogóle. Tak, to jeszcze tylko jedną rzecz powiem, dość ważną na temat, bo będziemy te konkursy jakby ogłaszali i tak dalej, ale to ja chciałem tylko powiedzieć, że ten konkurs będzie trwał przez tydzień. Tak. To znaczy tak. Wypuszczamy z wypuszczeniem tego odcinka do momentu nagrania przyszłego odcinka. Dokładnie, czyli tak. Tak naprawdę do godziny tam 12 w poniedziałek przyszły. Konkurs trwa i można jakby zgłaszać się i wysyłać swoje tam zgłoszenia. Wszystkie konkursy, dokładnie. Tak, natomiast i potem jeszcze za kolejny tydzień nagrody zostaną, tam wybierzemy oczywiście zwycięzców i tak dalej. Czyli tak naprawdę za 2 tygodnie będą wyniki, a za tydzień, jeszcze przez tylko tydzień można tam się zgłaszać. Bardzo to dobrze, taka to informacja. Bardzo ważne i logistyczne informacje są istotne. Natomiast znowu, wracając, jeżeli chcecie zrobić szum z hashtagiem 200 wypy, róbcie szum, będzie nam naprawdę bardzo miło, jak napiszecie cokolwiek do nas, bo to jest dla nas super, każdy feedback jest dla nas ważny. Będzie taki jeden tweet: ej, małpka Paweł Orzech, małpka 6goz9, hashtag 200 wypy, guys, you suck. Może tak być. Każdy jest ważny, to jest prawda. Natomiast jeżeli chcecie wziąć udział w konkursach, no to teraz będziemy czytać zasady. Po pierwsze, Asus. Konkurs Asusa polega na tym, że na Twitterze bardzo chcielibyśmy, żebyście po prostu odpowiedzieli tekstem. Macie 280 znaków minus hashtag 200 wypy i minus małpka Asus _.pl, bo chcielibyśmy, żebyście wspomnieli Asusa w tym swoim zgłoszeniu konkursowym. Odpowiedzcie na pytanie, który sprzęt Asusa najlepiej pasuje do wąsa. To jest wasze pytanie, a najlepsza, najfajniejsza, najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie przez nas nagrodzona słuchaweczkami Asus Cerberus V2, czyli druga wersja. Więc no myślę, że nagroda nie jest słaba, jest fajnie związana z naszym podcastem, no bo słuchawki to jest do słuchania, prawda? Więc serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie wygrać słuchaweczki, zapraszamy do odpowiadania na pytanie, który sprzęt Asus najlepiej pasuje do wąsa, hashtag 200 wypy i małpka Asus _.pl. To jest pierwszy konkurs. A drugi? PlayStation. Drugi. Proponuję. Tak, bardzo proszę, Orzeszku, bo to jest twój.
to drugi konkurs jest no też właściwie troszeczkę związany z nami, no bo jesteśmy graczami, tak? Mm-hmm. Więc wszystko się zgadza. I jest to konkurs na grę, która nazywa się Gran Turismo Sport. Oh yeah. I jest to gierka w ogóle, która oprócz tego, że działa na PS4 tak normalnie, mm-hmm. to można sobie pograć też na VR-ze, czyli mm-hmm. to jest nie dość, że gra na konsolę, co szanujemy, to jest też to gra na technologie nowoczesne, powiedziałbym. Nowe technologie, tak. Nowe technologie, tak. I to jest konkurs, mamy do rozdania 3 kody na Gran Turismo Sport. Dokładnie. Zadanie polega na tym, żeby zrobić sobie zdjęcie z wąsami i swoim PlayStation. Żebyśmy wiedzieli, że macie na czym grać, hello. Tak. Oznaczyć oczywiście hashtagiem Jesus Podcast i zezmiankować PlayStation. Znaczy hashtag 200 wypy. Tak, tak. Ja oczywiście wrzucam informacje, które wyglądają tak, że jest w opisie odcinka jest informacja, jaka jest nagroda. Mhm. Jest jakby platforma, czyli że Twitter w tym wypadku też. Jest hashtag i wzmianka do PlayStation.pl. Dokładnie. Więc to jest druga nagroda, właściwie drugie trzy nagrody, które mamy dla was od PlayStation, za co bardzo dziękujemy. I teraz mamy jeszcze kolejne nagrody, jeśli dobrze pamiętam, trzy. One zostaną na troszeczkę później, żeby coś tak jakby ten, ale ja mam, Wojtek, temat, który jest dość, o który były pytania. Dobrze. Były prośby. No. I chciałbym tylko powiedzieć, że ja nie znam słowa ironia. O! Proszę, proszę. Słucham. Bo dostałem bardzo dużo, ty też, bo dostaliśmy na Facebooku i na Twitterze bardzo dużo wiadomości. Chcielibyśmy o bezpieczeństwie i o mailach. Mhm. Więc ja przychodzę z takim tematem. O Boże. No, to no, słucham. Wojtek. Czy jest jakiś breakthrough, jeżeli chodzi o szyfrowanie maili? Coś nowego? Jakieś odkrycia? Czy coś? Nie, właściwie to nie, ale chodzi mi o to, że bezpieczeństwo będzie dzisiaj w drugą stronę. Właściwie to może bardziej prywatne. Aha. Otóż, jakby wielokrotnie mówiliśmy na temat najlepszego klienta pocztowego i to się zmieniało. Był inbox przez długi czas, potem się pojawił, znaczy właściwie na początku był mailbox, tak. Potem był inbox, potem się pojawił na przykład AirMail, Spark i Outlook. Ja do dzisiaj ze Sparka korzystam. Tak, natomiast ja tak sobie wędrowałem pomiędzy Sparkiem, pomiędzy AirMailem, Inboxem, to zależnie tak naprawdę od chmur. Natomiast w tym momencie też zostałem na Sparku. Byłem przez jakiś czas na AirMailu, ale stwierdziłem, że korzystam sobie ze Sparka. I jakby argument za Sparkiem jest taki, że działa troszeczkę szybciej niż AirMail. I teraz uwaga, to będzie brzmiało trochę dziwnie, ale jakby kto korzystał z telefonu w nocy, to zrozumie. Ma czarny interfejs, ciemny, bo AirMail ma tylko biały, więc zwali po gałach. No tak. No a w przypadku, wiesz, iPhone X-a wszystko co czarne, dobre. Tak, więc Spark ma wersję taką, która nie wymaga... Ale mówisz o apce, czy mówisz o... Apce. Okej. Okay. Tak. Natomiast... I teraz tu już mamy temat maila załatwiony, tak, że jest klient pocztowy, Spark polecany, bardzo dobrze, tak. Natomiast problem, który z Sparkiem jest, to Wojtek, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Pewnie nie. Pewnie nie, ale... O, właśnie, można sobie tutaj... ciekawe rzeczy są w tych Teamsach. W tym Sparku. Otóż, jeśli korzystasz, a korzystasz prawdopodobnie ze snuzowania maili, z przypinania maili. No szczerze mówiąc, myślałem, że będę z tego korzystał dużo częściej, a robię to rzadko jednak. Ale no, ja okay, no mega, gdybym, mega, tak? Ja mam mega dużo zasnuzowanych i zapiętych okay. maili. W każdym razie, jeśli korzystasz z tych usług, jak snuzowanie i przypinanie, to Spark nie robi, jakby nie zapisuje tego, który mail jest zasnuzowany, a który jest zapinowany przez iCloud. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, on synchronizuje ustawienia po cloudzie i możesz sobie właśnie na iPhone'ie przywrócić ustawienia z Maca, na iPadzie itd. Natomiast on te informacje, że jakiś mail konkretny został zasnuzowany,
wysyła i trzyma na własnym serwerze. Więc informacja o twoich mailach. Teraz pytanie, jak bardzo otwarta informacja na temat tego maila? Znaczy, czy widzą treść tego maila? No właśnie. To jest kwestia czy to dyskusyjna? Jest tylko, wiesz, jakieś ID po prostu, że ten, czy to jest ID? Ten mail ma być, ma taki stan i tyle, tak, nie? Tak, to są rzeczy, które są trzymane przez nich po prostu na swoim serwerze, więc oni wiedzą, na pewno wiedzą, od kogo dostałeś maila i na jaki adres e-mail, no więc... Więc możesz sobie szyfrować pocztę i wtedy jest spoko. No. O, i szyfrowanie jeszcze do życia, nieźle. Jeśli szyfrujesz sobie pocztę, to spoko, mm-hmm. No bo jakby treść i tak jest zaszyfrowana. No tak, to prawda. Ale trzymają te rzeczy na swoim serwerze, więc tak naprawdę oni wiedzą o tobie dużo. No spoko, ale znaczy, kurde, klient jest spoko, więc trudno mi będzie z niego zrezygnować tylko dlatego, no, że prawda. Coś tam, wiesz... To prawda, ja się z tym zupełnie zgadzam. Ja poza tym mam niestety bardzo duży margines zaufania do tych wszystkich ludzi, którzy dają nam jakieś usługi. Ale to ja mam w ogóle ciekawostkę, bo mówiłem jakiś czas temu na temat usługi, która się nazywa Mail Hero. A tak, mówiłeś. Nie, MSG Safe. Czyli to, że wysyłasz maila na adres e-mail tam paweł@nerdmail.co i dostajesz zaszyfrowany. Jest usługa, która nazywa się mailbox.de. To jest provider mailowy w Niemczech, który dba bardzo o prywatność, biała energia. Nie, mailbox to nie to. No mailbox.de to był przecież, znaczy com to był przecież com. Ten stary, nasz kochany mailbox, no. Poczekaj, jak to się nazywa? Mail. A nie Proton? Nie. No bo mailbox.org. Jesus. No matko. Mailbox.org. I to jest za niewielkie pieniądze, bo naprawdę niewielkie pieniądze. Aha. A to już byłem tu. Na pewno żeś o tym opowiadał. Tak, ale chodzi o to, że tutaj można, bo to jest IMAP po prostu zwykły, mhm. ale można sobie zrobić taką funkcję, w której szyfrujesz całą skrzynkę pocztową, mhm. więc to plus Spark i jesteś bezpiecznym człowiekiem. Oczywiście nie przeczytasz w Sparku maila zaszyfrowanego PGP, no ale to już jest inny problem. Dziękujemy. Dziękujemy ci Spark. Ale wiesz, no to jest też funkcja, którą no, mogę ja mam dołożyć, aplikację nie? do roz... Tak, mhm. AirMail w ogóle na przykład, znaczy AirMail na Maca ma dodatek, który działa mhm. jako PGP, więc można sobie odszyfrować i tak dalej. No spoko. No, więc to jest taki temat, bo bardzo dużo osób prosiło, więc ja stwierdziłem, dobra, pochylę się nad tym i znajdę coś ciekawego. Nie, no dobrze, oczywiście. To ja jeszcze dorzucę, bo skoro o prywatności, o bezpieczeństwie i o szyfrowaniu, no to musi się pojawić Google Home Mini. Tak, to prawda. Koniecznie. Czyli zupełnie odwrotność tego, o czym mówimy. Szyfruj maile i wstaw sobie mikrofony, które słuchają cały czas tego, co mówisz. Hej, Wiretap. No właśnie. Natomiast mój temat, mówiłem ci, że nie będę tego poruszał, ale stwierdziłem, że skoro i tak jedziemy jakimiś tematami, to ja muszę to powiedzieć, bo za tydzień zapomnę, a w zeszłym odcinku mówiłem, że o tym opowiem. Więc Google Home Mini rzeczywiście pojawiło się w moim mieszkaniu ze względu na to, że dostałem maila od niejakiego, już sprawdzę, żeby nie oszukać, od Michała Piotrowskiego, któremu zresztą bardzo chciałem podziękować na łamach naszego podcastu, bo Michał napisał, wiesz co, mam u siebie dwa, mogę ci jeden sprzedać, nie? I jeszcze po takiej cenie, jak była cena promocyjna, jak on wychodził, jak były Black Friday i jeszcze świąteczne były te promocje takie, że właściwie można go było kupić za bezcen, tam około 140 zł, nie? Więc mówię, ej, no to jak taka jest opcja i wysyłasz do mnie po prostu i nie muszę kombinować z jakimiś, nie wiadomo, jakimiś skrzynkami, no to idźmy w to. No i rzeczywiście dogadaliśmy się z Michałem i Michał wysłał to Google Home Mini do mnie inpostem, kurierem inpostu, no bo wiesz, no jak... O Boże! No i teraz historia jest bardzo o ciekawa. O Boże, ja już wiem, co... No mów. Więc tak, wysłał tą paczkę w poniedziałek i generalnie, nie, mało tego, nie w poniedziałek, tylko... Dobrze, w poniedziałek. No to myślę sobie, okej, dostaję maila... Paczka już jest w drodze, będzie najprawdopodobniej i będzie najprawdopodobniej jutro, a najpóźniej dzień, jeden dzień roboczy później, czyli docelowo w środę, nie? No i mówię,
dobra, no już do środy, luzik, jakby nic się nie spieszy, spokojnie. I tak nie planowałem, że w ogóle będę miał ten sprzęt, więc to po prostu, wiesz, kupiłem sobie malutki prezent. Więc czekam grzecznie do środy. W środę, nie, we wtorek, słuchaj, wchodzę sobie na śledzenie paczki i widzę paczka w doręczeniu. Mówię, ekstra, czyli już wyszła z magazynu, już ją kurier ma w ręku i jakby zaraz zapuka do drzwi i ją wręczy. Więc czekam, minął cały dzień, rano się budzę, patrzę, co się działo z paczką i teraz jest taki stan. Była w doręczeniu cały dzień i później jest przyjęta z powrotem w oddziale InPost. Nie? I godzinę później, czyli tam koło 7 rano, znowu jest w doręczeniu. Mówię, okej, drugi dzień, no ciekawe. I tego dnia już nie wytrzymałem, bo byłem bardzo ciekawy, co się wydarzy. To była już środa. Więc w trakcie dnia zadzwoniłem do nich i zapytałem w ogóle, co to oznacza, że jakby no, ona już drugi raz jest w doręczeniu. I ja zadzwoniłem w ogóle koło 20, czyli właściwie już po godzinach pracy kurierów w większości przynajmniej. Więc wiedziałem, że już w środę też nie dostanę tego sprzętu. Więc dzwonię do nich. I jak dzwonisz do InPostu, to tam się zgłasza na początku taki automat i możesz przez ten automat, wiesz, przeklikać się cyferkami, żeby się dowiedzieć, co jest z twoją paczką. Musisz tam wklepać ostatnie kilka cyfr, mówisz, że jakbyś masz do wyboru, że to jest paczka na ten numer, z którego dzwonię, numer telefonu i właśnie ostatnie kilka cyfr i dostajesz informację i ja dostałem informację taką. Automat mi mówi, paczka jest między naszymi centrami dostawczymi, może jeszcze odwiedzić główną sortownię. Koniec, nie? Ja mówię, to grubo, bardzo ciekawe. No i jakby z taką informacją stwierdziłem, no dobra, no to nic się nie dowiedziałem. Dzwonię jeszcze raz, no bo się rozłączyłem wcześniej, dzwonię jeszcze raz. I czekam na połączenie z jakimś konsultantem, no bo przecież dobrze porozmawiać z człowiekiem, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda, no bo przecież maszyna, jak widać, wie niewiele. A za każdym razem, kiedy dzwonisz, to jeszcze mają nagraną informację, że uruchomiliśmy nową usługę paczucha bot, nie? Że możesz pogadać z botem na messengerze facebookowym i on ci też powie, gdzie ta paczka jest. Ale mówię, dziękuję bardzo, ja wolę porozmawiać jednak z człowiekiem, więc dodzwoniłem się do pani i pani powiedziała, że ta paczka rzeczywiście we wtorek wyszła, kurier ją miał i była awizowana. I była awizowana we wtorek i w środę. Ja mówię, tak, bardzo ciekawe, bo ja we wtorek i w środę cały dzień byłem w domu specjalnie po to, żeby czekać na tą paczkę i ją odebrać osobiście. Więc niemożliwe, żeby kurier tutaj przyszedł i zostawił jakiekolwiek awizo. A ona mówi, nie, awiza nie zostaje, tylko dostaje pan maila z informacją, że paczka jest awizowana. Ja mówię, żadnego maila nie dostałem, a przekopałem się przez wszystkie spamy i tak dalej. Mówię, nic nie było, więc co w takim wypadku? No to musimy zgłosić reklamację, nie? No i tam szuruburu, pani coś tam wyklikała i mówi, mamy 24 godziny na reakcję, więc jutro, czyli w czwartek, będę się odzywać, nie? No to więc w czwartek, ja nie czekałem do tej 20, tylko w połowie dnia. Już pomijam, że w czwartek znowu paczka miała status w doręczeniu. Więc mówię, zadzwonię jeszcze raz i dowiem się, jaka jest sytuacja. Więc dzwonię do pani, pani powiedziała, że paczka jest w doręczeniu, ale mam dobrą wiadomość, ma numer do kuriera. Więc ja za słuchawkę dzwonię do kuriera i mówię, dzień dobry, panie kurier, co się dzieje z moją paczką, bo była 2 razy w doręczeniu, niby była awizowana, nie wiem, o co chodzi. A pan kurier w ogóle na pełnym luzie mówi, a bo jaki tam numer paczki jest, ma 5 na początku? Czy 6? Ja mówię 6. A, to są te nadawane w paczkomatach. To żeby je dostarczyć, to my mamy 3 dni. To ja jutro panu przywiozę. Ja tak, okej. Okay. Czyli tak, kurier ma dostarczenie tej paczki 3 dni. Automat mówi, że paczka utknęła gdzieś między 2 centrami dostawczymi. Pani mówi, że była 2 razy awizowana, nie? I po prostu masz 3 źródła totalnie różnych informacji na temat jednej rzeczy i po prostu myślałem, że dostanę szał, nie? Już mówię, dobra, nie będę się denerwował na tego kuriera, no bo faktycznie on może mieć takie zasady, tylko najgorsze jest to, że ty o tym nie wiesz.
naprawdę, czy to byłby taki duży problem, żeby powiedzieć, hej ziomeczku, kurier ma na dostarczenie 3 dni, nie? Jak będzie w doręczeniu, no to wtedy na stronie piszemy, jest w doręczeniu, będzie u ciebie dzisiaj, bo kurier ją wziął i ma zamiar ją dostarczyć, a nie, że kurier ją wziął i może dostarczy, a może nie. Wiesz, to jakby to też nawet nie był jakiś czas taki, że nie wiem, świąteczny, że na przykład jest mnóstwo paczek, kurierzy rzeczywiście mają bardzo trudny okres wtedy i nie mogą się z tym ogarnąć. Ja to totalnie rozumiem, jakby wiem, że tak bywa, ale wiesz, no kurczę, no przecież czekam na tą paczkę, specjalnie zostaję w domu, wiesz, wychodzę wcześniej z roboty, bo wiem, że jakby tu nie będzie Arleny, więc ja muszę być w domu, bo przecież chcę tą paczkę odebrać. No i ostatecznie w ogóle ją przywiózł ją w piątek i zostawił na ochronie, nawet nie musiałem być w domu, rozumiesz, więc jakby kurde, no. Więc napisałem rzeczywiście do InPostu, bo oni zawsze wysyłają jakby post factum prośbę o cenę ich pracy, więc napisałem bardzo jasno, że uważam, że nie powinno być tak, że w trzech różnych miejscach dowiaduje się trzech zupełnie absolutnie wykluczających się rzeczy na temat mojej paczki i nie mam problemu z tym, żeby ona była dostarczona w piątek, tylko żebym wiedział, jakby w poniedziałek moglibyście napisać, hej ziomeczku, dostaniesz w piątek. Okej, czekam do piątku, fajnie, wszystko jest jasne. A jak sprawdzasz, wiesz, stan paczki i masz codziennie... Taka darmowa porada dla inboxu. Jak napiszą, najpóźniej dostarczymy twoją paczkę w piątek, więc jeśli nie będzie w piątek, to nas zadzwoń. I nagle się okazuje, że wiesz... Przyszła wcześniej? Super, nie? Jakby nie ma problemu. No. Ale kurde, no po prostu... Nie wiem, to wiem, że to brzmi jak problemy pierwszego świata, ale... Po pierwsze, rzadko się denerwuję. Po drugie, to była paczka, na którą jednak trochę czekałem, jak się okazało, że w sensie miałem, wiesz, na początku jak kupiłem i mówię, dobra, wysłane, no to tam sobie poczekam, nie? Ale już jak była ta środa i widziałem, że ona była w doręczeniu, jeszcze jak mi powiedzieli, że była awizowana, no to już mnie wyprowadziło z równowagi. Więc już teraz jestem, też aż się trochę poddenerwowałem, ale generalnie InPoście, naprawdę, informujcie ludzi, co się dzieje. Bo to jest najprostsza rzecz, jaką możecie zrobić i to jest najprostsza rzecz, żeby uniknąć jakichkolwiek po prostu kryzysów i takich rzeczy. Ja nigdy się nie denerwuję. Ja w ogóle InPost bardzo szanuję, bo gdybyśmy się umówili, że Michał wyśle to po prostu do paczkomatu, który jest tutaj obok mnie, to prawdopodobnie ta paczka byłaby we wtorek w paczkomacie i ja bym sobie odebrał ją kiedy chcę. Więc to by było dużo lepsze niż teoretycznie szybszy i bardziej sprawny kurier. Wiesz, no to trochę takie absurdalna sytuacja nam wyszła. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że nie polecam, bo to jest jednostkowy przypadek, kiedy się trochę zawiodłem na InPoście, więc trudno mi mówić, że nie, ja nie, nie. Zawiodłem w podobny sposób, wiesz? O, no to też ciekawe. Ale miałem sytuację taką, że wysłałem paczkę do Niemiec. A, okej. Okay. Za granicę. Mm-hmm. I ona szła ponad półtora tygodnia. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że i to nie, i ona szła po świętach, co było kluczowe. Mm-hmm. Po. Okej. Okay. A druga rzecz jest taka, że koleś, który po nią przyjechał, wiesz, no ja dostałem list przewozowy, oczywiście przygotowałem paczkę, to znaczy zakleiłem ją, wszystko ładnie, nakleiłem list przewodowy, oczywiście taśmę klejącą ładnie na opakowanie, wszystko spoko, przychodzi kurier i skanuje kod i mówi, nie ma, nie działa. Ja mówię, ale on mówi, nie działa. Ja mówię, ale przecież tu jest, kupiłem... Zapłaciłem to z systemu, drukowane, panie. Ja wezmę, ale nic panu nie zostawię. Potwierdzenia niczego. Świetnie. I takie wiesz. No tak. Co by to. No ale dałem mu tą paczkę i godzinę później dostałem potwierdzenie faktycznie, że kurier zamawiał moją paczkę. Widocznie nie mógł w tym zeskanować w żaden sposób, tylko trzeba było jakoś, wiesz, dzwonić czy do centrali albo coś. Jesus. Więc. Więc taka sytuacja, że ja też tego InPostu nie polecam. Ale paczkomaty zawsze na propsie, jakby tak. Wiadomo. To jest... A jak Google Home i Home nie mówi. Tak. To powiem ci, że też pisałem już w internecie dzisiaj, że nie umiem jeszcze do niego mówić. W takim sensie, że nie, jakby nie ja mam ci, tak, że ja, pierwsze co pomyślę... Arleny zapytaj, bo ona w ogóle potrafi po angielsku, mówisz? No nie? Mówisz? No. Nie, że jakby...
To jest tak, że ze wszystkimi asystentami głosowymi jest ten sam problem. Musisz mieć w głowie pomysł, dobra, coś chcę zrobić, nie? I teraz wziąć za telefon i poszukać tego, czy może powiedzieć to i zadać to pytanie i wtedy to się uda i może mi to coś odpowie, nie? I o ile wiem, że na Google generalnie mogę liczyć, bo rzeczywiście jest dużo mądrzejszy od Siri i to naprawdę jest bardzo daleko. Natomiast nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego, że zamiast wziąć telefon do ręki, żeby na przykład sprawdzić pogodę, to będę do niego mówił, bo na przykład to są takie dość prozaiczne rzeczy. Ja sprawdzam pogodę o 5 nad ranem, bo ja wtedy się budzę, więc nie może być tak, że ja będę do niego gadał, a on mi będzie odpowiadał, bo będzie głośno, a ja nie chcę, żeby było głośno, bo jestem jedynym domownikiem, który wstaje o takiej godzinie, okej? Więc wiesz, ten taki poranny rytuał jakby wyklucza wszelką komunikację głosową. To jest jedna rzecz. Jak wracam, no to nagle się okazuje, że wiesz, jakby nie mamy o czym pogadać z tym Googlem. Wiesz, to jest takie... Ale po to powiem ci, że muzyka jest spoko. No. Możesz sobie zawsze muzykę puścić. Jasne, podcast no. Możesz sobie puścić. No to właśnie, wiesz, muszę się sobie potestować. Listy zakupów nie robiłem, ale wiem, że się da, więc no, wiem, że można, nie? Tylko właśnie jest taki problem, że kurczę, cały czas nie mogę tego wdrożyć w żaden sposób, ale no będę się starał, no jak będę, bo jest szansa, że będę miał do potestowania różne urządzenia IoT, i wtedy będę mógł sterować nimi przez Google Assistant, więc jest szansa, że może wtedy jakby po pierwsze się zainteresuję w ogóle konfiguracją tego jakąś bardziej zaawansowaną, a po drugie no, może to mnie przyzwyczai do mówienia do sprzętu i może dzięki temu wiesz, pójdzie dalej, nie? No, to by taka recenzja moja i naprawdę trudno mi jest na razie to wdrożyć i myślę, że nie jestem jedyny. Rozumiem, aczkolwiek ja bardzo... Co nie zmienia faktu, że to na pewno jest łatwiejsze niż w przypadku Siri, no bo Siri jest głupia i po prostu u niej dochodzi ten element, że zadajesz jej pytanie, a ona mówi, to znalazłam w internecie. No kurde, dzięki, tak. Hello, mogłem to zrobić sam. Sorry, I can't help you right now. I found this on the internet. No bardzo dziękuję, thank super. Thank you, Siri. Tak, dokładnie. Wojtek, to zróbmy może tak, że mamy, bo mamy jeszcze kolejne nagrody. Tak, wróćmy do nagród i kolejne konkursików. Konkursiki. I to może teraz zrobimy na zmianę, czyli teraz zacznę. Ja zacznę, bo ja mam bardzo dobre połączenie z tematem, który przed chwilą mówiłem. A potem ja mam dobre połączenie z tematem, który miałem. Perfekto. Więc moje połączenie jest takie, że kolejny konkurs jest ufundowany przez po cudzemu Arlena Witt i do wygrania jest jeden egzemplarz książki Grama to nie drama, więc jest o co walczyć. I konkurs polega na tym, że macie oczywiście oznaczyć swojego tweeta, bo znowu wracamy na Twittera, swojego tweeta oznaczacie hashtagiem 200 i wypy, natomiast robicie wideo. Musicie wspomnieć też Witamina na Twitterze, żeby łatwo nam było pofiltrować te wszystkie tweety do odpowiednich konkursów. I robicie wideo, w którym w jakiś fajny sposób wchodzicie w interakcję właśnie z jakimś z tych asystentów głosowych. Może być. I to nie musi nie, być. Nie, może być Siri, może być właśnie Cortana, Google Assistant, może być Cortana, może być cokolwiek, co ma. Bixby może być. To nie musi być też Google. Tak, to nie musi być też Google Home, absolutnie tylko nie. Może być Google Assistant czy Google Now. Jakby nie ma tutaj takiego wymagania, że to musi być dokładnie fizyczne urządzenie, tylko na przykład może na telefonie. I to może być śmieszne, kreatywne. Cokolwiek wam wyjdzie. Chodzi o mądre, to, żeby głupie, może was zrozumiał, a może zupełnie was nie zrozumiał, więc naprawdę macie bardzo duży potencjał. Możecie się pobawić tym, natomiast jest jedna zasada. Maksymalnie 10 sekund to wideo ma trwać. To trochę utrudnia, myślę. I my wybierzemy oczywiście wspólnie z Arleną te najbardziej kreatywne, ten jeden najbardziej kreatywny tweet i ten otrzyma od nas książkę. Tak. Ja mam drugi konkurs i to jest konkurs od Zimowego Narodowego. Mm-hmm. I to jest w ogóle też szalona rzecz. Sporty ekstremalne.
Może zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się przy przygotujcie temacie. Swoje GoProsy. Sport ekstremalny. Słuchajcie, konkurs wygląda tak. Ten odcinek pojawi się na Twitterze też, jako wrzutka z Jesus Podcastu. Z konta Jesus Podcastu. Oczywiście, jak zwykle. I teraz zadanie polega na tym, żeby napisać, w sensie odpisać na naszego tweeta z odpowiedzią na pytanie, dlaczego zimą fajnie słucha się wąsaczy z Jesus Podcastu. Najciekawsze, najzabawniejsze, najkreatywniejsze odpowiedzi nagradzamy. Uwaga. 5 podwójnymi biletami na 3 zjazdy z górki lodowej Aktimela. Jest to najwyższa na świecie sztuczna górka lodowa. Ma 11 metrów wysokości. Więc to nie są żarty, to nie są ćwiczenia, powtarzam. I teraz, żeby była jasność. Odpisujecie na tego tweeta, odpowiadacie na to pytanie. Jeśli zostajecie wybrani, otrzymujecie 2 bilety. Mm-hmm. Każdy z tych biletów to 3 zjazdy, więc możecie na przykład pójść zabrać swojego chłopaka, swoją dziewczynę i razem możecie zrobić sporty ekstremalne, polegając na tym, że zjedziecie sobie po 3 razy z górki Aktimela. Także przygotujcie swoje sprzęty nagrywające. Jak się macie GoPro, to trzeba je zabrać oczywiście ze sobą. Kamerki SVZ będą tak na zimowym. Tak, a dostałem mam takie przecieki, mm-hmm, że na zimowym narodowym są też różne konkursy, będą do wygrania między innymi kamerki SVZ, czyli jeśli weźmiecie udział w konkursie tu i tam wygracie, wow, to będziecie mogli zrobić sport ekstremalny i nagrać to kamerką. I czekamy później na efekt tych nagrań, ponieważ mogą być epickie. Jak widzieliśmy też na twoim Instastory, może być hardkorowo. Może być hardkorowo. Także zapraszamy serdecznie. Bardzo dużo konkursów. Mam nadzieję, że zapamiętaliście wszystkie. Jeszcze raz przypomnę tylko taką listę. Ja wrzucam. Bardzo dobrze. Nagroda, platforma, hashtag i osoba, którą trzeba zawiankować. I mamy, jeszcze raz przypomnimy listę naszych sponsorów. To był Asus, PlayStation Polska, Po Cudzemu i Zimowy Narodowy. I serdecznie wszystkim bardzo naprawdę dziękujemy. A mamy jeszcze jeden, Wojtek, wiesz o tym? No i jeszcze my, no. No jeszcze my. I to już będzie takie, troszeczkę już przechodzimy w stronę zakończenia naszego odcinka. Mniej treści takiej typowo technologicznej, ale czasami trzeba zrobić taki troszeczkę organizacyjny w stylu: słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, co się dzieje w naszym życiu. Nie będziemy dzisiaj grać w gry wideo, tylko będziemy taki robić organizacyjny temat. Aha. Dobra, słuchajcie, konkurs od nas. Tak. My chcemy dać wam, rozdać 3 kubeczki Jesus Podcastowe. One są natomiast hitem sprzedażowym, jakby co? To prawda, natomiast te kubeczki nie będą takimi zwykłymi kubeczkami, które możecie sobie kupić na stronie naszego sklepiku. Jesuskapsel.pl. Jeśli ktoś... Link in bio. Tak, jeśli ktoś... Tak, będzie link w bio, a do tego ja tutaj właściwie dodam. Oczywiście, no jak najbardziej. Natomiast tak, te 3 kubeczki to będą absolutnie unikalne kubeczki, których nie ma nigdzie, bo będziemy je robić specjalnie na okazję 200 odcinka, więc właściwie to jest custom made i one and only option, żeby taki kubeczek dostać. No chyba, że sobie sami go zrobicie, ale umówmy się, że zrobiony przez nas jest 10 razy lepszy. A jeszcze może podpiszemy je, ty. No, może aż kurde podpiszemy, taki będą. I są za darmo. No właśnie. Więc to też jest. No nie są one w ogóle za darmo, ale będą za darmo, bo. I zadanie będzie prostsze, tak naprawdę. Chodzi o to, żeby napisać po prostu coś miłego, wspomnienie, jakąś rzecz, która po prostu jest związana z podcastem. I jedyne, od czego wymagamy, to po prostu ohasztagowanie 200 wypy. Tak. Ewentualnie ze wzmiankowanie też, to też ze wzmianką. Ze wzmianką jednego z nas, albo jest z podcastu najlepiej, bo też żeby znowu przefiltrować te tweety odpowiednio, przypasować tak do odpowiednich konkursów, to chcielibyśmy tak. Więc tak, więc będzie można po prostu, my wybieramy 3 najciekawsze, najsmutniejsze, najzabawniejsze. Najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze. Najbardziej i wzruszające. Tak, będziemy je nagradzać kubeczkami i właściwie tak to wygląda. Więc. Czyli co, nagrody posypane, jak to mówią?
nagrody posypane. Dokładnie. Macie tydzień, przypominamy, macie tydzień na jakby wzięcie w nich udziału i chcielibyśmy, żeby ten tydzień właśnie, który przed nami, od dzisiaj jest poniedziałek, niech się w tym internecie zaczęsie od tego hashtag 200 IWYPY, bo chcielibyśmy po prostu zobaczyć, jaką wy macie siłę, kim jesteście, odezwijcie się i do nas, powspominajmy wspólnie trochę, jak to było, jak jest i może jak będzie, bo no, kawał czasu za nami i chcielibyśmy jakoś tak wspólnie troszeczkę poświętować i oprócz konkursów oczywiście pogadać z wami o samym podcaście, więc zapraszamy. A na pogadanie takie razem z nami, żeby każdy mógł z nami porozmawiać, to też jeszcze przyjdzie czas, ale już więcej nie będziemy zdradzać. Natomiast to nie jest koniec niespodzianek i jakby hashtag 200 IWYPY nie jest jedynie oznaką tego, że chodzi o 200 odcinek, tylko zaczynamy troszeczkę nową serię, nową stówkę, więc kto wie, co się wydarzy za tydzień i tak naprawdę, cóż, wtedy na pewno będzie więcej technologicznych tematów. No na pewno, jestem oczywiście. Jestem przekonany. Mniej będzie, nie będziemy rozmawiać na temat konkursów. Mniej jojczenia. Mniej jojczenia, za dwa tygodnie wyniki konkursów. No i cóż, Wojtek. No. Stało się i możemy was chyba zostawić z nowym intrem. Także... Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Słyszymy się już za tydzień w 201. Tak jest. Odcinku z podcastu. I teraz kurtyna opada, a muzyka.